Siemanko! Dzisiaj tematem odcinka będą cęgi pomiarowe K-Wiz. Możemy nimi zmierzyć prąd, prąd rozruchowy i wiele innych ciekawych rzeczy. Zapraszam! Jak widzieliście, cęgi dostarczone są w sztywnym futerale zabezpieczającym je podczas transportu. Obudowa jest gumowana, co oczywiście ułatwia chwyt i po części zabezpiecza nasz multimetr. Dodatkowo sklep K-Wiz zaproponował rabaty dla moich widzów zarówno na stronie własnego sklepu, jak i na innych portalach typu AliExpress. Wejdźcie do opisu pod filmem, tam znajdziecie kody rabatowe. Multimetr oczywiście pozwala nam sprawdzić elementy, więc przygotowałem sobie kilka elementów, sprawdziłem je przy pomocy mostka RLC. Zobaczmy zatem, co wskaże K-Wiz. Zanim przejdę do pomiarów, chciałem Was jeszcze przeprosić za gorszą jakość tego, co widzicie na wyświetlaczu. Nie jest to wina wyświetlacza, jest to wina kamery. Materiał się nie nagrał, więc musiałem wykorzystać materiał z drugiej kamery, która niestety ma filtr polaryzacyjny tak ustawiony, że akurat przyciemnia wskazania. No ale w sumie da się je mimo wszystko odczytać, a to tylko dobrze świadczy o samym wyświetlaczu. Mam tutaj kilka losowych elementów. Przełączę nasz miernik na chociażby pomiar rezystancji. To jest automatycznie domyślnie uruchamiane, gdy wybierzemy ten zakres. No i zobaczmy ten rezystor na przykład. Tutaj bardzo fajnie, praktycznie to samo, co pokazuje mi mostek RLC. Tutaj też się pokrywa. Tutaj drobna różnica. 329, a zmierzone mostkiem RLC 328,6. 148,7. 98,9. 329,8 kOhm. No i tutaj tak samo, 329,5 kOhm. Ok, przełączmy się na pomiar pojemności, czyli przycisk funkcji. Mamy pomiar pojemności 0,137 nanofaradów, czyli 136 pikofaradów. Całkiem fajnie. 98,07. Ale pamiętajcie, że kondensatory przed pomiarem powinny być rozładowane. Można to zrobić po prostu zwierając ze sobą nóżki. To się dotyczy chyba większości mierników. Nawet ten mostek RLC, który wcale taniej nie był, też tego wymaga. A co dopiero taki prosty miernik. Oczywiście te kondensatory miałem wszystkie rozładowane, no ale warto o tym wspomnieć. Mierzymy sobie. A tutaj mamy 97,37 nanofarada. To się mniej więcej zgadzało. Teraz taki kondensator 100 nanofaradów równiutko. Według mostka 99,89. Pamiętajcie, że mostek mierzy tam chyba z minimalną częstotliwością 100 Hz. I z taką były wykonywane pomiary tych elementów. No i teraz, żeby nie pomylić biegunów, elektrolityczne kondensatory. Trochę czasu zajmuje, zanim zmierzy. I ten kondensator ma taką wartość nominalną, aczkolwiek mostek zmierzył go jako 218 mikrofaradów. Znaczy taki mniejszy. 9,77 mikrofaradów. A mostek zmierzył go jako 9,56 mikrofaradów. No tutaj widzę, że jest duża różnica, jeżeli chodzi właśnie o kondensatory elektrolityczne. Być może właśnie ma na to wpływ częstotliwość pomiaru na mostku, ponieważ gdy ustawię jeszcze wyższą częstotliwość, to te wartości pojemności jeszcze bardziej się zmniejszają od tej wartości nominalnej, którą posiada kondensator.
ale myślę, że tak powiem, w celu diagnostyki ogólnej, czyli żeby sprawdzić, czy kondensator, który mamy w ręce, to jest taki kondensator, jaki nas interesuje, no to myślę, że jest ok. Dobrze, zobaczmy teraz diody. Zielona 1,8, czerwona 1,77, biała 2,58, żółta 1,84, no i niebieska 2,58 i taka większa niebieska też 2,58. Tak to mniej więcej wygląda. Spokojnie podlinkuję Wam, znajdziecie może bardziej kompetentne testy, gdzie ktoś posiada na przykład sprawdzone na profesjonalnym przyrządzie takie elementy i trochę lepiej to wygląda. To samo tyczy się pomiarów tutaj prądu przy pomocy cęg, bo myślę, że to jest najlepsza metoda, obejrzeć wiele różnych testów i prezentacji, bo zawsze każdy ma trochę inne podejście, zawsze każdy doda coś od siebie. Jedna osoba trochę bardziej opowie o samym użytkowaniu i funkcjach, inna osoba trochę lepiej przetestuje niektóre parametry i wtedy no, każdy z Was może wyciągnąć swoje własne wnioski na temat danego urządzenia. Nie mówię tylko o tym multimetrze, ale mówię tutaj o wszystkich innych urządzeniach, czy to są spawarki, tokarki. Nie warto się, że tak powiem, sugerować jednym filmem. Ok, moja frezarka Bestia, mokry Chińczyk wrzeciono, wysokoobrotowe, działające na częstotliwości 400 Hz, czyli dosyć sporo. Zobaczymy sobie zatem, jak nasz multimetr cęgowy poradzi sobie z takim urządzeniem. Posiada on funkcję VFD, która właśnie umożliwia jakby redukowanie czy eliminację szumów wysokiej częstotliwości. No wiadomo, falowniki po prostu sieją i te pomiary mogą być zaburzone. Tu są zapewne jakieś filtry zastosowane, które pomagają zmierzyć to dobrze. Multimetr ustawię sobie na ten niższy zakres pomiaru prądu i oczywiście będziemy uruchamiać funkcję VFD. Funkcja VFD świeci nam się na wyświetlaczu, no i działa ona tylko dla pomiaru prądu przemiennego. Ten zakres przełączam przyciskiem RUN. Widzicie, przecinek się przesuwa, no i w zależności od tego, jaką rozdzielczość chcę mieć na wyświetlaczu, to mogę sobie to zmienić. No i oczywiście odpalimy funkcję VFD. Działa ona tylko dla prądu przemiennego. I zobaczymy, co się będzie działo. Zapinamy nasze cęgi na jednej fazie. Na wyświetlaczu też widać herce, ale jest 0,0. Myślałem, że coś jest nie tak, bo powinno pokazywać tutaj nawet 400 Hz. Niestety nie. Działa ta funkcja tylko przy wysokim prądzie. No, w momencie, gdy przyhamowuje wrzeciono, to ten prąd znacząco rośnie. Kto jest spostrzegawczy, dostrzegł na pewno, że pomiar napięcia też możemy wykonać przy funkcji VFD. Tak samo przyciskiem funkcyjnym wybieramy funkcję VFD. I żeby z niej korzystać, musimy tym razem podłączyć przewody pomiarowe. W tej chwili nie występuje żadne napięcie.
Tryb bezstykowego wykrywania napięcia. Musimy mieć odłączone przewody, żeby nas nie myliło. Tak, urządzenie w tym trybie jest tak mega czułe, że sami zobaczcie. Że już z takiej odległości wykrywa tutaj źródło zasilania, więc to jest tylko, że tak powiem, do, nie wiem, ogólnego ostrzeżenia nas przed tym, że na przykład szafa jest pod napięciem, no bo nie nadaje się to niestety do wykrywania chociażby przewodów w ścianie. Jak widać, mamy tylko informację o obecności napięcia, ale nie sposób zlokalizować, w którym miejscu przewód się ukrył. Tryb ten ma drugą funkcję, oczywiście przełączaną funkcyjnym przyciskiem. Podłączamy wtedy przewód czerwony, tylko jeden, i możemy używać tego przyrządu jako takiej wypasionej próbówki. A działa to tak, tam gdzie jest przewód neutralny, świeci na zielono, i mamy napis L, a tam gdzie jest przewód fazowy, świeci na czerwono i mamy literkę H. O, potwierdzę to jeszcze przy pomocy tradycyjnego przyrządu. No, tutaj neonówka się nie świeci, a tutaj się świeci, czyli się zgadza. Tam gdzie było high, czyli H, mamy wysokie napięcie 230 V fazę. Kolejna bardzo fajna i przydatna opcja to pomiar częstotliwości i wypełnienia. Za chwilę pokażę Wam w praktyce, ale najpierw zobaczcie, jak to działa z generatorem arbitralnym. Mamy teraz sinus, wypełnienie 50%, no i wszystko się zgadza. No to dobra, to jedziemy. To było 10 kHz, 50 MHz też nie, 30, 20. No z tego co kojarzę, to jest poza jego możliwościami. No ale 10 MHz jeszcze ogarnie. No i to wypełnienie nawet całkiem dobrze tutaj pokazuje. Ale zmieńmy tutaj na prostokąt. No i zobaczmy jakieś niższe częstotliwości, bo przy tej 10 MHz to może być mu ciężko. Zresztą zobaczmy może. Zróbmy mu tutaj wypełnienie 40%, pokazuje 45. No to jest już dosyć duża różnica. 30 pokazuje 41. Przy tej częstotliwości wypełnienia nie do końca ogarnia, ale mamy tutaj 1 kHz i zobaczmy, jak to wygląda dla 1 kHz. 30 i 30% wypełnienia. 10, 10, 11%, 11, 12, 12, 70, 70. Zobaczmy w takim razie, skoro tak dobrze mu idzie. Zróbmy 10 kHz. No, widzę, że dalej to nie jest dla niego problemem, to wypełnienie. 99. No i to też pokazuje 99,1. Pokażę Wam konfigurację dla tej płytki, bo ona ma właśnie wbudowany taki przetwornik z PWM na napięcie od 0 do 10 V. W zależności od tego, jakie mamy wypełnienie impulsu, tak zmienia się napięcie na wyjściu, a to potem steruje już nam falownikiem. Sygnał PWM mam na pinie pierwszym, ponieważ tak skonstruowana jest płytka. Włączenie wrzeczone na pinie 17, bo na nim znajduje się przekaźnik od włączenia wrzeczona. Tutaj nieistotne ustawienie napędów. I na ostatniej stronie ustawienia wrzeczona. Częstotliwość PWM 100 Hz. Zaczynam od prędkości zerowej. I dla niej PWM to jest właśnie wypełnienie 1/100. A dla 1000 obrotów, czyli maksymalnej prędkości naszego wrzeczona, to jest wypełnienie 1, czyli 100% wypełnienia. Zapisuję te ustawienia. Odpalam konfigurację. I czasami po podłączeniu falownika do takiej płytki coś nam nie działa, nie ma sterowania obrotami, a my nie wiemy, o co chodzi. No i bez przyrządów pomiarowych ciężko jest to sobie sprawdzić. Ok, pierwszą rzeczą, którą
należałoby sprawdzić i można sprawdzić wygodnie większością mierników, to po prostu pomiar napięcia wyjściowego. Czyli odpalamy sobie nasz multimetr na zakres voltów. Oczywiście będziemy mierzyć napięcie stałe, tak więc ustawiamy sobie DC. I nasze sondy podłączymy sobie tutaj do płytki, do wyjścia od 0 do 10 V. Dolny to jest GND, a górny pin to jest napięcie dodatnie. Teraz widzicie jakieś miliwolty, 20 mV, ale w momencie, gdy odpalimy wrzeciono, to tutaj ta wartość powinna się zmieniać właśnie od 0 do 10 V, w zależności od tego, jakie obroty będą zadane. No i zobaczmy, czy tak się dzieje. Uruchamiam obroty. Już wartość się zmieniła. I gdy klikam, to tutaj ta wartość się zwiększa. Zwróćcie też uwagę na ten zielony pasek na dole. On wskazuje nam jakby to, w którym miejscu danego zakresu jesteśmy. Zbliżamy się właśnie do końca tego przedziału. I jak widzicie, przeskoczył nam przecinek w to miejsce i znowu jesteśmy na początku kolejnego przedziału. I 10 V to jest maksymalne napięcie. W tym momencie nasz falownik powinien kręcić 1000 obrotów. Oczywiście wszystko zależy od naszych ustawień, od tego, jakie mamy wrzeciono, jak mamy skonfigurowany falownik, ale w tej konfiguracji, jaką Wam przedstawiłem, teraz powinno być wszystko ok. Ale co jeśli tutaj nie pojawia się napięcie, Wam wydaje się, że konfiguracja jest prawidłowa, być może jest problem z tą płytką. Więc należałoby sprawdzić, czy tutaj pojawia się faktycznie sygnał PWM. Tutaj mamy pin pierwszy. I oczywiście najwygodniej byłoby użyć oscyloskopu, żeby sprawdzić, czy ta modulacja szerokości impulsów występuje, czy nie. No ale tak jak mówię, oscyloskopy nie każdy ma, nie każdy chce kupować tylko po to, żeby tak błahe sprawy testować, a tym multimetrem możemy też zrobić coś bardzo podobnego, przynajmniej zaobserwować, czy jakieś zmiany się pojawiają i jakie one są. Bo czasem to napięcie występuje, ale jakby nie odpowiada temu, co my zadajemy w Linux CNC. Przełączmy więc nasz multimetr cęgowy na zakres pomiaru częstotliwości i wypełnienia. Na dole będzie wyświetlała się częstotliwość, na górze będzie wyświetlał się procent wypełnienia tego impulsu. Teraz, żeby wszystko się zgadzało, podłączyłem czarną sondę do sygnału PWM, czerwoną sondę do sygnału 5 V. To samo zrobię z sondami naszego miernika cęgowego, czyli czarna do PWM, czerwona do plus 5 V. No i odpalam obroty. I co się dzieje? Linux CNC generuje sygnał o częstotliwości 100 Hz. No i tutaj multimetr pokazuje praktycznie, że taka częstotliwość mniej więcej występuje. Na oscyloskopie widzimy ten przebieg sygnału. Praktycznie większość naszego sygnału znajduje się tutaj na dole, dlatego wypełnienie mamy tylko 1%. No i w tym momencie naszą wrzeciono praktycznie nie powinno się w ogóle obracać. No ale zwiększmy prędkość obrotową. Jak widzicie, nasz impuls cały czas się poszerza. Jest coraz szerszy i tutaj też widzimy, że wypełnienie się zwiększa. Tym razem mamy 30% wypełnienia tego impulsu. Najlepiej będzie chyba widać 50%. No i proszę bardzo. Mamy 50% wypełnienia impulsu i zwróćcie uwagę na to, że nasze prostokąty są 50% czasu na górze, 50% czasu na dole. Czyli ta odległość na górze jest taka sama jak ta odległość na dole. No i teraz nasze wrzeciono powinno kręcić się na połowie swojej deklarowanej prędkości obrotowej. Więc w ten oto sposób jesteśmy w stanie dosyć prosto zdiagnozować, czy te wypełnienie impulsu się zmienia. Czy jeżeli my tutaj w MDI-u byśmy wpisali teraz S500, bo obroty są 1000 maksymalne, to czy wypełnienie impulsu wynosi faktycznie 50
100%, bo jeśli nie, no to coś gdzieś mamy skopane w samym sterowaniu Linux CNC, ewentualnie może być tutaj coś uszkodzone na płytce, ale już mało prawdopodobne, bo jednak ten sygnał, który my tutaj teraz obserwujemy na tych obydwu przyrządach, no to jest praktycznie sygnał bezpośrednio z portu LPT. Przy okazji pokażę jeszcze jedną funkcję, o której nie mówiłem. Tutaj z boku, oprócz tego, że odpalamy sobie doświetlenie, przytrzymując ten przycisk, to możemy go nacisnąć i zatrzymać wynik pomiaru. Słychać to dźwiękowo. Ponowne naciśnięcie zwalnia hold. I tutaj w lewym górnym rogu pokazuje się nam sygnał hold, czyli ta wartość teraz na wyświetlaczu jest zatrzymana. Możemy sobie na przykład zabrać sondy pomiarowe z badanego obiektu i tą wartość na przykład spisać gdzieś, czy wykorzystać do jakichś obliczeń. A skoro już jesteśmy przy tych pomiarach, to zwróćcie uwagę na bardzo ważną rzecz, co może powodować to, że ta opcja Wam nie działa. Po pierwsze, ta płytka musi mieć zasilanie 5V, na przykład z USB. Nie można z tego zrezygnować. Po drugie, niezbędne jest zasilanie tutaj od 12 do 24 V. To napięcie musi tutaj być na tych pinach. Nie wystarczy tylko te 5 V ani w drugą stronę. Nie wystarczy tylko te 12-24 V tutaj. Dopiero gdy mamy podłączone obydwa napięcia, ta opcja z przetwornikiem PWM będzie nam działać. Zmierzmy sobie teraz prąd spawania. Przechodzimy na zakres znowu niższych prądów, czyli między 60 a 600. Zmieniam sobie rozdzielczość na taką, która pozwoli pokazać powyżej 60 amperów. No i oczywiście nie zostawiam tutaj na AC domyślnie, zresztą odpala się na DC, czyli prąd stały. A spawarka moja spawa prądem stałym, więc na takim będziemy mierzyć. Ok, zaczynamy od 100. Mam nadzieję, że uda mi się. Mam taki grubszy kawałek elektrody. Jak widać, wartość teraz nie jest wyzerowana. Żeby ją wyzerować, naciśnijmy sobie tutaj 0. I to będzie nasz punkt odniesienia. Aha, jesteśmy poza zakresem. Coś mi się tu przełączyło. Teraz powinno być lepiej, bo działamy powyżej 60 amperów teraz, czyli powinniśmy zmienić tutaj, przesunąć przecinek na wyświetlaczu. No, wartości całkiem zbliżone. To, co mamy na wyświetlaczu spawarki i co wskazuje nasz miernik. No słuchajcie, wydaje się, że wszystko działa tak jak trzeba. True RMS wskazuje takie same wartości, jak wskazuje spawarka. A tą spawarkę, jak wiecie, już sprawdzaliśmy wcześniej na innym filmie i wartości się pokrywały, tak więc jeżeli chodzi o takie pomiary, myślę, że można temu miernikowi spokojnie zaufać. No i tutaj w sumie jedna kwestia podstawowa, którą warto poruszyć, jak w ogóle mierzyć takim miernikiem cęgowym, no bo wygodnie byłoby na przykład zmierzyć nam teraz, jaki prąd tutaj płynie do zasilania monitora, zakładając ten miernik po prostu na przewód. Niestety tak łatwo nie jest. Nie możemy mierzyć kilku żył naraz. Dlatego przygotowałem sobie tego typu przejściówkę. Po prostu zwykły przewód z wtyczką, z gniazdkiem na końcu i z rozłączonymi żyłami. I teraz jesteśmy w stanie zapiąć nasz multimetr na jedną z żył. Czyli nie mierzymy dwóch żył naraz, tylko mierzymy jedną. Jak widać, podłączamy się teraz do sieci energetycznej, czyli takiej, jak mamy w gniazdku, 230 V, 50 Hz. Co zatem musimy zrobić? No musimy przełączyć nasz multimetr z pomiaru DC na AC, czyli prąd przemienny AC.
No i na przykład możemy sobie zobaczyć, ile prądu pobiera lutownica. No jak widać, lutownica bierze ledwo 0,5 ampera, czyli całkiem niewiele. Tylko 0,5 ampera przy delikatnym, powolnym starcie. No i teraz mamy taki mały problem, ponieważ tu mamy silnik indukcyjny, który zaraz po uruchomieniu pobiera dużo więcej prądu. To się oczywiście nagrywa, więc możecie sobie zatrzymać i zobaczyć, jaki był ten maksymalny prąd. No ale mi niestety nie udało się zaobserwować. Żeby to zrobić, to możemy wykorzystać funkcję minimum, maksimum. Jeżeli damy maksimum, to zostanie zmierzony maksymalny prąd. Jeżeli damy minimum, to zostanie zmierzony minimalny prąd i oczywiście wyświetlony nam na wyświetlaczu. Jeżeli chcemy wyjść z tego trybu, przytrzymujemy i nie ma problemu. OK. Wybieramy tryb maksimum. I już wiemy, że prąd startowy tego silnika maksymalny to jest 2,3 ampera. Pomiar temperatury. Odpinamy sondy, a podłączymy sobie naszą sondę temperaturową. Czerwony do input, czarny do com. Odpalamy na pomiar temperatury. Oczywiście, jak widać, mamy wynik w Celsjuszach, jak i w Fahrenheitach. W zamrażarce nabiło mi minus 10 stopni. Dowalmy mu tutaj prądu i napięcia. No i jego temperatura robi się nieprzyjemnie wysoka. Dlatego może tutaj już zmniejszymy te parametry. Tak około 210. No jest różnica. Pewnie elektronicy powiedzą, że znacząca. No, teraz temperatura w niższym zakresie całkiem dobrze się trzyma. Zwykłe mierniki, a nawet ten miernik w tym zwykłym trybie, posiadają stosunkowo wysoką impedancję wejściową. No co oczywiście jest pożądane, ponieważ nie obciążają nam badanego układu. Ale tryb niskiej impedancji może się okazać przydatny w szczególnych przypadkach. Czasami spotykamy się z takim zjawiskiem jak napięcie błądzące, różnie to jest nazywane, fantomowe, widmowe. Na przykład może ono powstawać w wyniku sprzężenia pojemnościowego pomiędzy sąsiadującymi obwodami pod napięciem, a obwodami, które nie są podłączone. Chociażby w jakichś fabrykach, gdzie jest wiele przewodów w tych wszystkich prowadnikach, w tych wszystkich korytkach. Czasami jakieś maszyny zostają wycofane z użycia, zostają odłączone, ale przewody zostają w tych korytkach. Albo w drugą stronę przygotowywane są jakieś przyłącza na przyszłe maszyny i można łatwo się oszukać, mierząc napięcie na takich przewodach. No ja niestety nie mam takiego źródła napięcia fantomowego, na którym mógłbym to pokazać, ale chodzi po prostu o to, że podczas pomiaru podczas takiego zwykłego pomiaru mamy wskazywane jakieś napięcie, może być to nawet jakieś napięcie niebezpieczne, ale w rzeczywistości to napięcie nie niesie ze sobą jakby energii i nie jest niebezpieczne, a miernik może wskazywać co innego. Dlatego taki tryb Low Z pozwala zmierzyć to prawidłowo. Jeżeli macie pomysł, i gdzie mógłbym takiego napięcia fantomowego poszukać, albo jakie wywołać,
i przetestować tą funkcję, napiszcie mi o tym w komentarzach. A, byłbym zapomniał, jeszcze test ciągłości obwodu. Ok, reaguje całkiem szybko. Myślę, że wystarczająco, żeby wyszukać właśnie jakiś tam pin. Przytrzymując przycisk z boku, odpalamy tutaj oświetlenie, doświetlenie naszego miejsca pracy. Bardzo fajne rozwiązanie. Urządzenie posiada funkcję autowyłączania po czasie, gdy jest nieużywane. Najpierw informuje nas o tym sygnałem dźwiękowym. Gdy my nie zareagujemy, to urządzenie samo się wyłączy, ale czasami może być to irytujące. Po prostu robimy jakieś dłuższe pomiary i zależy nam na tym, żeby urządzenie się jednak nie wyłączało. Wtedy trzeba zrobić tak, żeby ta kontrolka czasu znikła. Wyłączamy urządzenie, przytrzymujemy przycisk funkcyjny, uruchamiamy i jak widać, nasza kontrolka czasu znikła, dzięki czemu teraz nasze urządzenie będzie pracowało bez przerwy, aż do wyczerpania baterii. I skoro przy bateriach już jesteśmy, to jeszcze na koniec powiem Wam, że w zestawie były trzy baterie AAA. Oczywiście, jak zwykle, na koniec chciałem podziękować wszystkim osobom wspierającym kanał, osobom, które subskrybują, lajkują, piszą komentarze, firmie Kaiwitz za przygotowanie kuponów rabatowych dla moich widzów. Przypominam, że wszystkie ciekawe linki związane z tematem zostawiam jak zwykle w opisie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, hej!